Dzień dobry Państwu. Wiesława Rusin, dietoterapeutka, psychodietetyczka i bardzo aktywna promotorka zdrowia. I Wojciech Karpowicz, lider organizacji konsumenckiej i niezwykle zaangażowany propagator zdrowego stylu życia. Witamy. Drodzy Państwo, temat kolorowego jedzenia, bo pod takim też hasłem realizujemy ten program, tak, czyli zdrowienie przez jedzenie, wiąże się z barwami jedzenia. Tak? I dzisiaj chcieliśmy Państwu zaproponować temat żywności białej. Tak? Możemy powiedzieć, ona oczywiście nie zawsze jest taka biała, czysto biała, jak na przykład tutaj choćby bluzka, tak, Wiesławy. Natomiast taka kremowa, nawet czasami lekko żółtawa, natomiast chodzi o główne założenia barwnika białego, który kojarzy się jako kolor biały, na przykład w koloterapii właśnie z takim spokojem, nawet ktoś powiedział kiedyś, że błogostanem, czy też po prostu w ogóle ze światłem, tak, czyli ze spokojem. Być może dlatego też często spotykamy ten kolor na przykład w ubiorach, tak, medycznych. Być może ma na celu nas uspokoić. Natomiast pytanie, Wiesławo, do Ciebie, jak żywność, którą byśmy mogli określić jako białą, tak, może oddziaływać na nasz organizm, bo to, co ja słyszałem, to przede wszystkim przeciwzapalnie, tak? I częściowo nawet oczyszczające, aczkolwiek to jest domena, powiedzmy, innej barwy. Natomiast oczyszczanie, czy tak bardziej przeciwzapalne te działanie, tak? To jest chyba jakby taki główny kierunek. Mm-hmm. Jest bardzo ciekawe, bo kiedy uczyłam się tradycyjnie medycyny chińskiej, to właśnie żywność koloru białego była przyporządkowana jako wspierająca do zespołu płuc i do zespołu jelita grubego. Mówię zespołu, ponieważ w medycynie chińskiej nie jest tak, że jelito grube to oznacza tylko ten organ, tylko po prostu funkcję i zespół. I to widzisz, to by się tutaj niejako pokrywało, dlatego że zarówno jelito grube, jak i płuca służą detoksykacji. I zarówno płuca, śluzówka układu oddechowego, jak i jelito grube, gdzie jest mnóstwo bakterii probiotycznych, gdzie bytuje, tak, służą odporności również. Także gdzieś właśnie ta żywność białego koloru będzie wspierała detoksykację, będzie wspierała odporność, czyli funkcje układu odpornościowego rozmaite. Przypominam, że do funkcji układu odpornościowego należy również reparacja, tak, naprawa organizmu po uszkodzeniach spowodowanych przez wyzwania naszego życia. Także w tym spektrum się mieszczą te białe pokarmy. I teraz jakim my się tutaj przyjrzymy warzywom? No właśnie, to jest dobre pytanie, ponieważ głównie tutaj będziemy mówili coś ciekawostką o warzywach, tak? No bo czy to, nie wiem, kalafior, tak, czy rzepa, czy pietruszka, tak, z takich najbardziej znanych, to są takie, no powiedzmy, bardzo typowo i bardzo często znane nam warzywa, których my używamy. Natomiast wiadomo, że używamy je i na ciepło, tak, czyli obrabiamy termicznie, jemy je też na surowo. Tutaj ciekawostką dla mnie, odkryciem takim kulinarnym było swego czasu jedzenie kalafioru na surowo. Tak? Kiedyś to tylko mama podawała gotowany. I to jeszcze przegotowany, to jeszcze taki pachnący nieładnie, którego nie lubimy. Tak, nie? Także no, tak naprawdę jakie moglibyśmy tutaj zaproponować Państwu, tak, bo warzywa, czy w ogóle rośliny koloru białego, oczywiście one zawsze będą występować w zestawie z innymi, tak? Ale jednak ten biały kolor zdecydowanie wpływa to, na co powiedziałeś, ten układ odpornościowy, tak? Moglibyśmy to z grubsza zaszeregować. Warto właśnie tak patrzeć na warzywa, można je podzielić kolorami, ale wiadomo, że one działają w synergii zawsze, że same wyizolowane nie bardzo. I tutaj powiedzmy dwie grupy warzyw szczególnie się wpisują w ten biały kolor. Po pierwsze, to są warzywa cebulowe. Warzywa cebulowe, czyli cebula, czosnek, por. Wszystkie te trzy warzywa, można powiedzieć, mocno przeciwzapalne, tak? Szczególnie czosnek i cebula, no to jest cała apteka, można powiedzieć, tak? Więc na pewno warto je wprowadzić do diety, ale my to robimy najczęściej. Ja później zdradzę sposób, jak można zrobić, żeby jeść codziennie cebulę i por i codziennie czosnek. Okazuje się, że dawka terapeutyczna czosnku to są gdzieś około 3 ząbki na tydzień.
Czyli jak my będziemy tyle jedli systematycznie, trzy ząbki, co jest bardzo łatwo zrobić, bo czosnek jest przyprawą, którą stosujemy i przecież i do mięs, stosujemy i do warzyw, tak, i na różne sposoby. Nawet niektórzy masełko czosnkowe lubią, tak, nic drożnego, ja jak najbardziej wskazane. Więc czym, co nauka w ogóle wybadała co do tych warzyw? W ogóle ja się kiedyś tak zastanawiałam, na czym polegają badania naukowe nad warzywami. Zastanawiałaś się kiedyś? No, jak oni to robią? W jaki sposób? Ja znalazłem kontekst przede wszystkim, jeżeli chodzi o równowagę kwasowo-zasadową. Tak? Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o narzędzie badawcze. Skąd naukowcy wiedzą, że na przykład cebula sprzyja zdrowiu płuc? Ja powiem szczerze, nie wiem. No widzisz, to jest bardzo ciekawy temat. Więc ja kiedyś zaczęłam to zgłębiać, bo mnie to interesowało. Skąd oni wiedzą? Skąd oni wiedzą, że marchewka tak cudownie, że tu antyrakotwórczo, tu tamto, wam to. Okazuje się, że od jakiegoś czasu prowadzone są badania na całym świecie w ośrodkach naukowych na zwierzętach. Takimi zwierzętami są najczęściej myszy, szczury i świnki morskie, tak? I właśnie te zwierzęta siedzieli na grupy i na przykład jedne karmi się standardową dietą jakąś tam laboratoryjną, a innym się daje na przykład przewagę marchewki czy cebuli, kalafiora. Drugim sposobem jest izolowanie różnych substancji z tych roślin i robienie in vitro prób, czyli po prostu pobiera się, hoduje się komórki ludzkie na przykład, nie, z komórek macierzystych i traktuje się je próbkami tych różnych substancji wyekstrahowanych z roślin i patrzy się, co się będzie działo. Na tej zasadzie wiadomo, że na przykład wszystkie warzywa białe, o których tutaj mówiliśmy, zresztą nie tylko one, mają działanie antyrakotwórcze. Działania antyrakotwórcze polega jakby na dwóch mechanizmach, czyli jeden mechanizm jest taki, że uruchamia się procesy apoptozy, czyli programowanej śmierci komórek, ponieważ nasze komórki mają zaprogramowaną śmierć w sobie, tak? Bo jak już są stare, no to mają obumrzeć i na to miejsce mają powstać nowe. Więc jest to jak najbardziej wskazany mechanizm i on jest tym bardziej wskazany w komórkach nowotworowych. One mają dokonać samobójstwa, harakiri, tak, i ma ich nie być w organizmie. Natomiast drugi ten mechanizm polega na naprawianiu genów. I właśnie substancje, fitozwiązki zawarte w roślinach, głównie z klasy polifenoli, w tym bioflawonoidy, one mają takie działanie, że po prostu one ten materiał genetyczny naprawiają w tym kierunku, żeby no, wprowadzić równowagę z powrotem, tak? Więc jest to bardzo ciekawy temat i trzeba wiedzieć, że najpierw są prowadzone badania na zwierzętach czy na komórkach i dopiero później na ludziach. Zresztą jest dość trudno prowadzić takie badania na ludziach, bo wyobraź sobie, że miałbyś jeść samą pietruszkę przez rok na przykład i by badali, jak działa na twój organizm. Ciężkie, tak, byłoby to trudne po pierwsze, a po drugie niemiarodajne, ponieważ no, my nie jemy samej pietruszki, nie? Tylko my się odżywiamy w sposób złożony. Więc no, chciałam o tym tylko powiedzieć, żebyście sobie zdali państwo sprawę, bo bardzo często my czytamy opisy jakichś warzyw, no i czytamy, że na przykład ma potencjał to warzywo w kierunku naprawiania śluzówki układu pokarmowego, dokładnie, nie? Tak, no to skąd my to wiemy? To wiemy z takich badań. Wracając do naszych białych warzyw, mianowicie warzywa cebulowe, czyli właśnie czosnek, cebula i por, mają szerokie spektrum działania antybiotycznego. W tym sensie, że zarówno czosnek, jak i cebula działają i przeciwbakteryjnie, i przeciwwirusowo, i przeciwgrzybowo również. Czosnek jest tutaj w ogóle mistrzem pod tym względem, dlatego że nawet zrobiono też takie badania, już nie pamiętam teraz na który szczep bakteryjny, ale właśnie, że czosnek działał silniej niż penicylina na ten szczep bakteryjny, więc stąd się bierze, mówiono zresztą też, alianci nazywali czosnek rosyjską, sowiecką penicyliną. Dlaczego? Dlatego, że w armii rosyjskiej żołnierze nie mieli leków, nie mieli podręcznego zestawu leków, który się czosnek, mogli leczyć, a mieli samogon i czosnek, tak? Więc jeszcze ogórek do tego, ogórki wiadomo wspierają kiszone florę bakteryjną, więc wszystko gra. Także właśnie skąd się bierze w ogóle, co jest wspólnego? Ciekawe, czy wymyślisz. Co jest wspólnego między warzywami cebulowymi, a warzywami krzyżowymi, czyli kapustnymi?
No, nie muszę kolor, bo to nie kolor. Nie, kolor nie akurat. Natomiast no. Ja może powiem tak, jak ja odczuwam to, tak? Bo często jak... Ale najprościej, bo już nie tak kombinuj. Najprościej, no to no. Może taki smak, taki no... No, a jeszcze prościej? Jak gotujesz kapustę... Takie no działanie, no nie wiem, mam takie wrażenie działania odkażającego po prostu. Tak. One śmierdzą, Wojtuś, nie śmierdzą? No kapusta może mniej, ale gotowana? Gotowałeś kapustę kiedyś? No to gotowane, to nie kojarzę. A kalafior tak, gotowany? Nie wąchałem, powiem szczerze. To nigdy nie wszedłeś do pomieszczenia, gdzie się kapusta gotowa. O Jezu, jak śmierdzi. Tak? No, w każdym razie, zarówno warzywa krzyżowe, czy kapustne, jak i cebulowe, mają w sobie związki siarkoorganiczne, które powodują ten zapach tych zgniłych jaj, czy tego czosnku, czy tej kapuchy gotowanej, ale równocześnie te same związki siarkoorganiczne, to są te absolutnie cudowne substancje lecznicze, w nich zawarte, które mają działanie, począwszy od antybiotycznego, czyli że będą nam patogeny eliminować, ale również takie, że one naprawiają, biorą udział w procesach naprawczych w organizmie i będą nam eliminowały nowotwory również. Także, także częścią wspólną właśnie tych białych warzyw jest ich nieciekawy dla niektórych smak, zapach, przepraszam, aromat taki, tak, który wszak no, jest ich tą siłą i tą mocą. Co jeszcze możemy ciekawego powiedzieć o tej warzywie? O cebuli na przykład, nie? Więc cebula... Oprócz tego, że ma oczywiście te związki siarkoorganiczne, ona jest jednym z najbogatszych źródeł kwercetyny. Kwercetyna to jest, jak wiemy, silny bioflawonoid. Bardzo silny. Bardzo silny. I dzięki właśnie temu działaniu cebula nadaje się świetnie jako taki, można powiedzieć, potrawa w rekonwalescencji po chorobach. Na przykład, jak ktoś przeszedł COVID i jest osłabiony, to syrop cebulowy będzie doskonałym rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że bioflawonoidy wymiatają wolne rodniki, których ogromny depozyt powstaje po tym, jak organizm walczy z jakąś infekcją albo z jakimś zagrożeniem, tak? Więc jeżeli jesteśmy osłabieni bardzo, no to jest to znak widomy, że mamy tych wolnych rodników bardzo dużo w organizmie i możemy sobie pomóc przez zastosowanie stężonych dawek bioflawonoidów. I właśnie takim bioflawonoidem, najprostszym, do którego mamy dostęp, no najprostszy, najtańszy w ogóle, to jest cebula. I jak to praktycznie zrobić? No robimy syrop z cebuli, tak? Tak. Nie wiem, czy ktoś nie zna syropu z cebuli. W każdym razie to jest tak, że kroimy w talarki cebulę, tak? Tylko nie z cukrem, tylko my robimy jeszcze zdrowszą, sfortyfikowaną wersję z miodem surowym. Czyli po prostu układamy warstwami cebulkę posiekaną, i po trochę miodu, i cebulka, i miód, i cebulka, i miód, zakręcamy słoik. Cebula puszcza sok wtedy i to, co powstanie, jest bardzo pyszne. Ja to od dziecka lubiłam. Nie wiem, jak ty piłeś syrop z cebuli jako dziecko? Nie, to z reguły właśnie z cukrem dostawałem. Aha, no ale tak. Smaczny, tak czy owak, smaczny, nie? Tak, no. Tak. Nie, w każdym bądź razie jest i bardzo smaczny, ale też on powoduje właśnie co? Między innymi jest to świetny sposób na odetkanie nosa. Jak mamy katar z takimi opuchniętymi błonami śluzowymi, czyli zatkanym nosem, to syrop z cebuli pity bardzo pomaga pięknie. Również pomaga w rekonwalescencji, jak powiedziałam. Więc i to jest prosta rzecz, to nie jest żadne tam cudo, prawda? Tak. Co się tyczy pora, to por oprócz wszystkiego jeszcze jest bardzo znanym źródłem prebiotyków, czyli właśnie inuliny, którą uwielbiają nasze bakterie jelitowe, tak? Tak, czyli mamy, popatrzcie, zakochane w inulinie, tak? No, jeżeli możemy. Czyli popatrzcie, jakie my to mamy, że my sobie robimy zupę. Ja na przykład zupę zaczynam robić tak, że na maśle klarowanym podduszam cebulę posiekaną i por posiekany. Albo, tak? I później do tego daję pozostałe warzywa. Troszeczkę tak je obrumieniam, żeby uwolniły aromaty. Przyprawy zalewam wodą i jest zupa, tak? Więc, jeżeli jemy codziennie zupę, co jest bardzo dobrym obyczajem, to w ten sposób z łatwością możemy wprowadzić te warzywa cebulowe do swojej codziennej diety. Przechodzimy do warzyw krzyżowych teraz, czyli kapustnych. Tak. Więc po tym je poznamy. Ja bym może jeszcze dodał tylko o korzeniu z pietruszki, bo jest takie ciekawe doświadczenie, które
sam sprawdzałem i też polecam, to sok z pietruszki, tak, tego korzenia wyciśnięte, okazuje się, że obniża gorączkę, działa bardzo silnie przeciwzapalnie. Mm-hmm. I często nawet jak dzieciom się daje jakieś, na przykład mm-hmm. rodzice chcą podawać właśnie leki takie obniżające gorączkę, to często dobrze to połączyć właśnie z sokiem. On jest mm-hmm. bardzo dobry, w zasadzie mm-hmm. taki słodkawy. Słodkawy, bardzo pyszny. Praktycznie ta gorączka schodzi, tak, u osób mm-hmm. dorosłych tak samo. Mm-hmm. I to też, no, bardzo silne bioflawonoidy się na to składają, tak, mm-hmm. ale no, w sumie, no, roślina jest bardzo powszechna, wszędzie dostępna, tak. a praktycznie powoduje, że już jakiejś części leków nie możemy nadużywać. Ja nie mówię, żeby nie tak. używać, ale nie nadużywać. No, to jeszcze, to ja ci też powiem o pietruszce coś ciekawego. Mhm. Mianowicie taki rosołek, wywar z korzenia pietruszki, mhm. może być też sok oczywiście, pity w niewielkiej ilości, tam jedna, druga szklanki codziennie przez jakieś tam parę tygodni czy parę dni, w zależności jak u kogo, bardzo ładnie ściąga kamienie nerkowe. A propos tego, no, proszę, oczyszczania, tego że białe warzywa nas będą oczyszczać, więc moja ciocia właśnie w ten sposób się pozbyła kamienia, bo jej to poradziłam i pobiła operację tam za ileś i się okazało, że z niej po prostu wyszły te kamienie, czy też piasek nerkowy, jak jeszcze nie dojdzie do kamieni, bo to kamienio to już tam boli je niedobrze, ale jak mamy sam piasek na nerkach tylko, to taka kuracja pietruszkowa bardzo pięknie nam oczyszcza nerki. Proszę, popatrzcie. To jak to ładnie brzmi w ogóle. Jaka prostota, tak. nie? Kuracja. No. Dobrze, to jeszcze te krzyżowe. Jeszcze te krzyżowe właśnie, więc z kapustnych warzyw w ogóle takie najcenniejsze to jest na przykład rzepa biała. Tak. Rzepka ta, co ja to uwielbiam, nie jak państwo, chociaż niektórzy mówią, że taki smak jest zbyt ostry, tak? Że aż takie, no, dlaczego jest zbyt ostry? Piec. Dlatego, że my jesteśmy tak zboczeni przez ten cukier wszechogarniający, że już inne smaki w ogóle nas nie przekonują, tak? Ale ta rzepa, i to sobie państwo wyobraźcie, że ona, jej najcenniejszą w ogóle częścią, nie tyle, że jest ten korzeń piękny, biały, regularny, tylko jej nać. Nać rzepy należy, no, na samym szczycie jest skali Andi, o której mówiliśmy wcześniej, i między innymi ona ma 500% dziennego zapotrzebowania na witaminę K, ale nie dół rzepy, tylko góra rzepy. I tu właśnie pamiętajmy, żeby jak mamy jakiekolwiek warzywa krzyżowe typu rzodkiewka, rzodkiew, rzepa, żeby nie wyrzucać ich natki, bo co, na targu nawet niekiedy pan, który sprzedaje rzodkiewkę, się pyta, czy tą natkę wyrzucić. Ja mówię, nie, 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 proszę ją dać, dlatego że ja ją dodaję po prostu do sałatki liściowej, bo ona ma niesamowite działanie lecznicze. Znowu, na czym polega w kapuście? To właśnie bardzo silne działanie w kapuście, w warzywach krzyżowych. Mhm. Silne działanie przeciwzapalne, tak jak powiedziałeś. Co to znaczy działanie przeciwzapalne? To znaczy, że równoważenie układu immunologicznego, dlatego że podprogowy, przewlekły stan zapalny następuje wtedy, jak się gdzieś tam wymknie spod kontroli to zapalenie, bo zapalenie musi mieć początek, środek, koniec, być wygaszone, tak? Natomiast jak zawodzą te mechanizmy wygaszające, no to wtedy to zapalenie szaleje. I co? I te właśnie warzywa kapustne bardzo dobrze działają w tym zakresie i należą do nich tak. Kalafior jest. Kapusta biała, włoska, czerwona, też co prawda nie jest biała, ale, tak, też ale czerwona. Ma rzepa, sobie rzodkiew, rzodkiewka, rzeżucha, jeszcze gorczyca, o właśnie, to wszystko są te z jednej rodziny warzywa. Jak sobie przypomnicie, to one wszystkie mają ten taki szczypiący lekko smak. To jest sygnał tego, że w nich są te właśnie i bioflawonoidy, i polifenole, i olejki eteryczne, które są bardzo korzystne dla naszego zdrowia. Właśnie działające i przeciwzapalnie, i przeciwnowotworowo, i również powodujące ulgę dla naszej śluzówki przewodu pokarmowego. I jeszcze taka rzecz o wzdymającym charakterze, mówię, nie jem kapusty, bo mnie wzdyma, nie? Czy kiszona, czy jakaś tam. Więc świadczy to zawsze takie wzdymanie o nierównowadze flory bakteryjnej i o tym, żeby powolutku wprowadzać taki pokarm do diety w niewielkiej ilości, dobrze go pogryźć, a na pewno dobrze zadziała. Zadziałają też krzyżowe dobrze na naszą wątrobę, ponieważ ta goryczka w nich powoduje, że wytwarzamy więcej żółci, także są żółciopętne, więc pozytywnie wpływają na trawienie. Goją świetnie, liście kapusty na przykład przyłożone, jak kobieta ma zapalenie piersi, jak karmi piersią dziecko, liście kapusty potłuczone młotkiem takim do kotletów i przyłożone przynoszą ulgę, podobną jak kremy, które czy maści w tej samej... Tak samo jak przy stłuczeniach, tak? Tak, no zresztą w starożytnym Rzymie kapusta była w ogóle uważana za świętą i leczniczą roślinę, także mówię, takie to są te białe warzywa, więc przynoszą nam
odporność, są przeciwzapalne, tonizują nas, uspokajają, tak, i trzymają z dala od nas patogeny i wampiry, tak, jak czosnek, tak? Tak jest, dokładnie. Może nieprzypadkowo. Także zachęcamy Państwa, żeby włączać ten kolor roślinności codziennie do swojej diety, mieszać z innymi kolorami i w ten sposób też uzyskiwać jeszcze lepsze wartości odżywcze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.